Witajcie moi drodzy na kolejnym moim filmie, w którym chciałabym wam dzisiaj pokazać wzór warkocz z ażurem. Bardzo delikatny ażur i również delikatny warkocz. Tutaj ten przykład, który wam w tej chwili pokazuję, nie wiem czy to nie będzie lepiej widoczne jak tak, oczywiście. Który wam tutaj pokazuję, robiłam z merino wełny dropsa o grubości 5 mm, chyba to było na 5 mm była ta włóczka i takimi również drutami to przerabiałam, piątkami. Robiłam ten tą próbkę tutaj. Tutaj zrobiłam 4 raporty. Ja będę zaraz po nakręceniu tego wideo, będę zaraz ten szkic rysowała dla was, żeby wstawić go na Facebook, żebyście mogli sobie skopiować. Ja go w tej chwili nie mam, ponieważ go przepisałam z książki, przepraszam, z internetu. Wydrukowałam sobie ten opis i dlatego robiłam tę próbkę z tym opisem, ale zaraz wam zrobię malutki szkic, ponieważ ten wzór składa się z 9 oczek i z 14 raportów. Pierwszy rząd, to są tylko oczka lewe i prawe, jak również 9 i 11 jest taki sam jak pierwszy rząd. Zaraz wam to wszystko pokażę. Będziemy wspólnie robili 2 raporty na szerokość i 1 raport na wysokość. Ja już tutaj zrobiłam 1 raport na kanale niemieckim, 1 raport na wysokość i na szerokość 2. I widzicie, tak to wygląda z włóczki też dropsa wełny, z tym tylko, że robione to trójka jest i robione drutami, trójkami też. Jeżeli będziecie robili tą włóczką, taką, znaczy nie tą samą oczywiście, ale o tej samej grubości i tymi samymi drutami, jak ja w tej chwili tutaj robiłam, piątkami, to wam już mówię, powtarzam jeszcze raz, jeden raport to jest 9 oczek, myśmy tutaj zrobili 4 raporty. 4 razy 9 plus 2 oczka brzegowe. I przy tych 4 raportach, taką grubą włóczką, jak będziecie robili, to macie gdzieś około 19, powiedziałabym 20 cm próbka jest. Natomiast tą trójką, to wam też zaraz mogę powiedzieć, ponieważ tutaj robiłam 2 raporty na szerokość, to powiem wam, ile tu jest przy trójce grubości 3 mm, wychodzi około 8 cm. Także macie w tej chwili dla porównania dwie próbki. To jest prawa strona tego wzoru. Jeszcze do tego chciałabym. Tak wygląda prawa strona. Ja mogę sobie wyobrazić, że ten wzór bardzo ładnie wygląda. Jest, na pewno sympatycznie wygląda na skarpetkach również, jeżeli jest z cieńszej włóczki robiony. W ten sposób tutaj tak wygląda lewa strona. Nie jest za ciekawa, ale ja osobiście wzięłabym to nawet już ten wzór na szali, bo nie bardzo by mi to przeszkadzało, że ta strona tak wygląda. To, co z tego zrobicie, to już oczywiście do was należy. Widzicie tutaj ten delikatny warkocz i te 3 dziurki ażuru. To jest naprawdę bardzo ładny, sympatyczny wzór. To chyba tyle. Jeżeli coś sobie jeszcze po drodze przypomnę, to oczywiście wam wtedy powiem. Potrzebujemy tutaj do tego zwykłe druty z żyłką, możecie, są osoby, moja koleżanka na przykład nie lubi robić z żyłką, więc ma te całkiem długie druty, obojętnie jakimi drutami będziecie robić, to jest bez różnicy, tą igłę taką pomocniczą do robienia warkocza albo zwykły taki drut też możecie mieć, ponieważ tutaj ściągamy tylko 2 oczka
na tą igłę pomocniczą. To chyba tyle, więc możemy już w tej chwili się zabierać do roboty. Ustawimy tylko troszeczkę ostrość w ten sposób i rozpoczynamy pierwszy rząd. Pierwszy rząd i pierwszy raport. Rozpoczynamy oczkiem brzegowym, które zdejmujemy, a następnie mamy dwa oczka lewe. Raz i dwa. Pięć oczek prawych. To jest teraz ten pierwszy rząd i od razu Wam mówię, że ten rząd tak samo będziecie przerabiali 9 i 11. To był jeden raport teraz. Oczko brzegowe, dwa oczka lewe, pięć oczek prawych i dwa oczka lewe. Rozpoczynamy drugi raport, dwa lewe, pięć prawych, raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I ostatnie dwa oczka to są oczka lewe i oczko brzegowe. To był pierwszy rząd. Rząd drugi przerabiamy tak, jak oczka schodzą z drutu. To znaczy, tam gdzie mieliśmy te lewe oczka, one tutaj są jako prawe oczka. Więc przerabiamy je na prawo. Dwa prawe, pięć lewych. To były w pierwszym rzędzie prawe oczka i teraz one nam schodzą z drutu jako oczka lewe, więc przerabiamy je na lewo. Następnie mamy dwa oczka prawe, to był jeden raport i znowu dwa prawe oczka i pięć oczek lewych. Dwa prawe i oczko brzegowe. To był drugi rząd. Kolejne rzędy parzyste będziecie mogli już sami przerabiać. Rozpoczynamy rząd trzeci i rozpoczynamy oczkiem brzegowym, które zdejmuję, nie przerabiam, a następnie dwa oczka lewe. Raz i dwa. Jedno oczko prawe, jeden narzut i dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Tu wkuwamy się od tej lewej strony, ja tylko sobie troszeczkę to poluzuję. Wkuwamy się od tej lewej strony i przeciągamy naszą włóczkę. To są dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Dwa prawe oczka, raz i dwa. I ostatnie dwa oczka to są lewe. Pierwszy raport zakończony. Rozpoczynamy drugi raport w rzędzie trzecim. Dwa oczka lewe. Raz i dwa. Jedno prawe. Narzut. Dwa razem ze skłonem na prawo. Chowamy się tu od tej strony i przeciągamy naszą włóczkę. To były dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Kolejne dwa oczka przerabiamy na prawo, dwa oczka lewe i oczko brzegowe i to był drugi raport w rzędzie trzecim. Rząd czwarty przerabiamy tak, jak oczka schodzą z drutu. Rozpoczynamy piąty rząd. Chciałabym wam tylko powiedzieć, że w tych rzędach parzystych przerabiamy tak, jak oczka schodzą z drutu, ale pamiętajcie o tym, żeby te narzuty, jak również te oczka, które przerabialiśmy dwa razy, żeby je przerabiać na lewo. Rozpoczynamy w tej chwili piąty rząd, oczko brzegowe i dwa oczka lewe. Raz i dwa. Następnie mamy dwa prawe oczka, narzut i dwa oczka razem ze skłonem na prawo znowu. Jedno prawe oczka, prawe oczko i dwa lewe. To był pierwszy raport. Rozpoczynamy drugi dwoma oczkami lewymi. Raz i dwa. Dwa prawe. Raz i dwa. Narzut. Dwa razem ze skłonem na prawo.
Chowamy się tu od tej strony i przeciągamy włóczkę. Następnie mamy jedno oczko prawe, dwa lewe i oczko brzegowe. To był rząd piąty, rząd szósty przerabiamy tak, jak oczka schodzą z drutu. Siódmy rząd, przepraszam, momencik. Raz, dwa, siódmy rząd. Oczko brzegowe i dwa oczka lewe. Raz i dwa. Następnie mamy trzy oczka prawe. Raz, dwa i trzy. Jeden narzut, dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Kuwamy się tu od tej strony i przeciągamy włóczkę. I ostatnie dwa oczka robimy na lewo. To był pierwszy raport. Rozpoczynamy drugi raport. Dwa lewe oczka, trzy prawe, raz, dwa i trzy. Jeden narzut, dwa razem ze skłonem na prawo. Widzicie, jak ja to z tamtej strony w poprzednim rzędzie szóstym troszeczkę za mocniej robię, to później mam tutaj trochę problemy z tym robieniem ich razem. I ostatnie dwa oczka są oczkami lewymi i oczko brzegowe. To był siódmy rząd. Rząd ósmy przerabiamy tak, jak oczka schodzą z drutu. Doszłam w tej chwili do dziewiątego rzędu i tak jak Wam powiedziałam, już dziewiąty i jedenasty rząd przerabiamy tak samo jak pierwszy. To znaczy to oczko brzegowe, następnie mamy dwa oczka lewe. Kolejnych pięć oczek przerabiamy na prawo i znowu dwa lewe oczka. I to jest jeden raport. I znowu rozpoczynamy dwoma lewymi, pięć prawych i dwa lewe. Następnie mamy dziesiąty rząd, przerabiamy tak jak oczka schodzą z drutu, jedenasty przerabiamy tak samo jak dziewiąty i dwunasty tak jak oczka schodzą z drutu. W trzynastym rzędzie będziemy robić nasz warkocz. Doszliśmy do ostatniego rzędu, rzędu trzynastego. Następnie po tym trzynastym rzędzie zrobimy jeszcze czternasty, tak jak oczka schodzą z drutu. Tu, gdzie będziemy robili warkocz, to one z drugiej strony w czternastym rzędzie będą przerabiane na lewo. Rozpoczynamy trzynasty rząd oczkiem brzegowym, a następnie mamy te dwa oczka lewe. Tu się nic nie zmienia, one przez cały, przez wszystkie rzędy są na początku i na końcu. Następnie ja to w tej chwili tak kładę tutaj do przodu, żeby Wam po prostu pokazać, jak ściągać te oczka na igłę pomocniczą. Więc bierzemy tą igłę pomocniczą i te oczka dwa, które teraz zdejmiemy, je kładziemy za robotą. Nie przed robótką, tylko za robótką. Więc ściągamy te dwa oczka. Raz i dwa. I zostawiamy za naszą robótką. W ten sposób. Nić kładziemy tutaj znowu za tą lewą igłę. Nie za tą igłę pomocniczą, tylko za tą lewą igłę tu. I kolejne trzy oczka przerabiamy na prawo. Raz, dwa i trzy. Ja to znowu kładę tak, żebyście lepiej mogli widzieć. Następnie te dwa oczka z drutu pomocniczego przenosimy na lewy drut. Raz i dwa. Nić za robótkę, nić tutaj za ten drut lewy i te dwa oczka z drutu pomocniczego, które żeśmy przełożyli na lewy drut, przerabiamy całkiem normalnie na prawo. W ten sposób. A więc zdejmujemy dwa oczka na drut pomocniczy, czy na agrafkę, jeżeli nie macie, czy na taki zwykły drut.
Następnie przerabiacie trzy oczka na prawo. Te dwa z tego pomocniczego przenosicie z powrotem na ten lewy drut i przerabiacie na prawo. Teraz są dwa oczka lewe i to jest koniec pierwszego raportu w rzędzie 13. Rozpoczynamy drugi raport w rzędzie 13, robiąc dwa lewe oczka, raz i dwa. Ja Wam może pokażę, że to jest naprawdę, to jest bez znaczenia, co macie. Możecie wziąć zwykły drut. Ja akurat mam tutaj pod ręką drut z żyłką. Ja to znowu kładę, nie musicie tego kłaść, ale ja to kładę, żeby Wam po prostu, żebyście lepiej mogli widzieć. Te dwa pierwsze oczka z lewego drutu przenosicie na inny drut, czy na agrafkę, zostawiacie za robótką. Następnie kolejne trzy oczka, pamiętajcie, żeby ta nić była tutaj nie za tym drutem, tylko za tym lewym drutem tutaj, ten, którym dziergamy. Kolejne trzy oczka z lewego drutu przerabiamy na prawo, raz, dwa i trzy. I teraz te trzy oczka przenosimy na ten lewy drut z powrotem. Nić za drutem, za robótką. I te dwa oczka przerabiamy również na prawo. Raz i dwa. I jako ostatnie oczka, to są oczka dwa lewe i oczko brzegowe. To był 13 rząd. Rząd 14 przerabiamy tak, jak oczka schodzą z drutu, to znaczy tam, gdzie mieliśmy lewe, tutaj one schodzą z drutu jako prawe. Tu był ten nasz warkocz, więc te wszystkie oczka przerabiamy, gdzie robiliśmy warkocz, przerabiamy na lewo. Tu mamy znowu prawe, prawe i jeszcze dwa, ponieważ robiliśmy dwa raporty. I to są lewe oczka. Jak widzicie, ten wzór jest naprawdę bardzo łatwy i bardzo fajnie wygląda. To wszystko. To był rząd 14 i widzicie, tak to wygląda teraz po przerobieniu dwóch raportów na szerokość. Po przerobieniu dwóch raportów na szerokość i dwóch raportów na wysokość. Ten szkic zaraz już nawet sobie wszystko przygotowałam. Popatrzcie, żebyście nie myśleli, że oszukuję. Zaraz to przygotuję dla Was i wstawię na Facebook i będziecie mogli sobie to skopiować. To będzie Wam łatwiej może to dziergać. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne moje filmy. Do usłyszenia. Na razie żegnam się z Wami. Cześć.